Czy pamiętacie wersję Minecraft Hex, którą wam przedstawiałem jakiś czas temu? Czyli rzekomą, nawiedzoną wersję Minecrafta. Jak pamiętacie, nie mogliśmy do końca załadować świata na tej wersji. Użytkownik Bonnie39 udostępnił świat Minecrafta Hex. Jak sam poinformował, udało mu się wyciągnąć pliki z tej wersji. Znalazł tam m.in. właśnie świat oraz skin człowieka bez twarzy. To znaczy człowieka, który twarz miał całą białą. Ubrany był jak Steve. Jeżeli lubisz takie filmy, nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Tak więc, wchodzimy na tryb dla pojedynczego gracza. Za chwilę wam powiem, dlaczego jesteśmy na wersji tej nowszej. Szukamy naszego Minecraft Hex. I oto on, oto świat Minecrafta Hex, który rzekomo może być nawiedzony. Jak widzimy, sama miniaturka jest troszkę dziwna, ponieważ ma czerwony piasek, albo być może to jest tylko cień, nie wiadomo. Okej, mamy 1.13, ale my jesteśmy na wersji 1.16. Nie robi tak naprawdę to większej różnicy. Były dwa światy do pobrania. Jeden z tych właśnie nowszych wersji i drugi na wersję alfa. Niestety tego drugiego nie udało mi się znaleźć, ale pierwsze co widzimy po pojawieniu się w tym świecie, to oczywiście jesteśmy w chatce. W chatce gracza, który zbudował swoją bazę. Bazę na pierwszą noc. Mamy oczywiście tutaj kobla, trochę desek, no i takie różne podstawowe rzeczy. Otóż zapewne pamiętacie ten zapis. A jeżeli nie, no to już pamiętacie, czyli człowiek bez twarzy pojawił się w lawie. W lawie, która gdzieś tutaj powinna być. Ale powróćmy jeszcze do nowszej wersji. Oczywiście mamy również szkieleta, który będzie nas chciał zabić, ale to chyba normalne. Kurde, dobra, trochę jest szybki ten szkielet, w sensie mocny. Okej, dobra, mamy tutaj tą lawę, którą gracz rozlewał. I gdy oglądaliśmy materiał z tej wersji alfa, to postać wynurzyła się właśnie z takiej lawy. Później w wodzie zaczęła pojawiać się jeszcze kolejna postać, czyli ona sobie gdzieś tutaj nurkowała, a gracz, który grał, po prostu sobie tutaj wylewał wodę. Ale chciałbym jeszcze coś powiedzieć. Pamiętajcie, że Minecraft Hex nie została zrobiona przez kogoś z Mojangu. Została stworzona po prostu przez jakiegoś gracza. Zresztą właśnie tą wersję mogliśmy testować. A czy jest możliwe, żeby grając w tą wersję Minecraft Hex właśnie, żeby coś przedostało się do naszego normalnego Minecrafta i żeby nas zaczęło nawiedzać? Cóż, tak naprawdę do Minecrafta wystarczy wkleić jakieś pliki. Nie ma on jakichś wielkich zabezpieczeń, jeżeli chodzi właśnie o edytowanie, dodawanie plików i tak dalej. Tak więc, przykładowo, ja uruchamiając grę, właśnie Minecraft Hex, mogłem się zawirusować i coś mogło zostać dodane do mojego Minecrafta. Tak więc, czy dzisiaj coś zobaczymy? Czy zobaczymy jakąś postać? Taką samą postać jak inni gracze? Odpowiedź brzmi raczej nie, ponieważ raczej takiego wirusa w Minecraft Hex nie było. Oj, zaczęło coś mi ścinać dziwnie. Raczej. Ale czy na pewno? Cóż, tego nie wiemy. Nie jesteśmy pewni niczego. Może coś być? Może nic nie być, tak więc oczywiście rozglądajcie się teraz, ponieważ... Okej, dobra, ta drzewo się zapaliło, właśnie tak jak temu graczowi, który oczywiście wiadomo, że zapaliło się od lawy, ale właśnie temu graczowi zapaliło się drzewo i wtedy on coś tutaj robił, no i po chwili pojawił się jakiś właśnie... człowiek, tylko teraz to chyba w ogóle cały las spłonie. Ten człowiek gdzieś tutaj się pojawił, w sensie, no ten gracz niby go nie zauważył. Tak więc pozwiedzamy sobie jeszcze chwilę ten świat i zobaczymy, czy coś dziwnego tutaj może nas jeszcze spotkać, oprócz oczywiście tego lasu, który zaraz chyba cały spłonie. Po pierwsze, będę chciał sprawdzić
tą lawę, czy pod tą lawą coś jest? Najprostszy sposób to jest właśnie położenie szkła, którego mi właśnie zabrakło. Dobra, mamy po prostu tutaj żelazo, który zebrał poprzedni gracz. Nabiorę wody, zgaszę. Tylko kurczę, obsydian mi się zrobi, ale dobra, nieważne. Zgaszę to. Jeszcze może tutaj zgasimy. A, tu jest szkło, okej, okay, dobra, tu zgasimy. I co będziemy mieli pod tym? Czy coś jeszcze tutaj jest? No, chyba raczej nie. Dobrze, idzie już noc, tak więc nie wiem, czy sobie damy zaraz dzień ustawimy. Bo chciałem jeszcze tutaj chwilę pozwiedzać, żeby zobaczyć, czy... co tam jest. A, tyle wodorostów. Myślałem, że to trzcina. Dobra, na razie tutaj nic jakoś bardzo dziwnego nie widać, żeby cokolwiek tutaj było i nas mogło zaniepokoić. No chyba, że ta dziwna świnia. Okej, okay, domek chyba też całkowicie normalnie wygląda. Nic tutaj jakoś bardziej nie ma. Jakiegoś dobrego po prostu ekwipunku, ani nic. Wszystko naturalnie, pięknie wygląda. Aha, ta lawa zniknęła. No tak, przecież ją zalałem. Okej, okay, to może po prostu pójdźmy spać i zobaczymy, czy coś się stanie. W sensie, co się stanie, nic się nie stanie, ale zobaczymy to, takie śmieszne. Niby plus, niby krzyż, te bajorko takie. Dobra, tutaj, jeżeli chodzi o ten teren, wydaje mi się, że nie mamy czego już sprawdzać, aczkolwiek mówię, możecie obserwować, czy coś wy... Aha, jeszcze żeby nie było, sprawdziłem, czy świat ma jakieś datapaki, bo wiecie, datapakami można wszystko zrobić. A datapaki są chyba od 1.12, coś takiego, nie pamiętam teraz dokładnie. Okej, z góry nic tu złego nie widać. Jeżeli chcemy coś zobaczyć, no to oczywiście najlepiej według mnie po prostu pójść do góry, żeby mieć po prostu obserwację na całą okolicę, która jest wokół nas. Nie wiem, czy jeszcze wyżej potrzeba tego? Chyba nie, chyba tyle myślę, że nawet wystarczy. Okej, tam nic nie ma ciekawego, tam też chyba nie. Tam też nie, i tam, i tam, i tam. Tu nasz domek, obsydian zepsuty. No i pod wodą też nic się nie kryje. Zwykły świat Minecrafta. Jedyna najdziwniejsza rzecz, no to jest oczywiście ten jedyny klocek piasku tam daleko. No ale oczywiście po prostu zapewne to jest zwykły generator. W sensie tak samo jak tutaj, zwykły jeden klocek, ale no nie zaszkodzi, jeżeli tam pójdziemy. No dobra, no jestem. Tak więc co my tu mamy? No oczywiście tylko jeden zwykły klocek piasku, ale... W sumie nie to jest najdziwniejsze. Gdy tu szedłem, jakiś dziwny odgłos słyszałem. Słyszałem jakiś dziwny odgłos, którego no nie ma w dźwiękach jaskiń, tak więc albo coś źle usłyszałem, co jest bardzo możliwe, albo nie wiem. To był właśnie zapis Minecraft Hex. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Czy coś tutaj może nie grać? Czy coś w tym sejwie może być nie tak? Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i oczywiście kciuka w górę.